Za chwilkę zaczynamy, mamy jeszcze minutę, więc wiem, że dopiero Wam się wyświetla, że rozpoczynamy transmisję. Mam nadzieję, że zrobiliście przerwę i macie coś do picia, bo wiem, że jest już część z Was jest przyzwyczajona, że spotykamy się w środę o 12. Ja Wam powiem, że ja mam do picia koperek. Nie wiem, czy pijecie koper, ja czasami piję. Nie jest może to coś, co jest moim ulubionym trunkiem, natomiast zdarza mi się. Okej, trochę nas jest. Napiszcie w komentarzu, skąd jesteście, jak przeszliście święta, czy ktoś w ogóle myśli o rozpoczęciu postu po świętach, a być może rozpoczęliście, to podzielcie się jakimiś metodami, które stosujecie, to może niektóre omówimy. Jeszcze chwilkę poczekamy, dlatego że u wielu osób dopiero wyskakuje informacja, że zaczynamy nasze spotkanie. Nie wiem, czy ktoś jest z Białegostoku. Mogę Wam powiedzieć, że u nas w Białymstoku jest tak pięknie, w ogóle tak pięknie rano było, że jakieś chyba sporo osób ma takie przemyślenia, że to jest taki znak, że to jest początek czegoś dobrego, czegoś, co zadzieje się w 2021 roku. Okej. Opolskie. Dobra, Białystok. Ula jest z Białegostoku. Super. Monika, Monika, napisz skąd jesteś. Dzisiaj trochę porozmawiamy o oczyszczaniu po świętach. Jest Agnieszka z Łomży. Super. Jest pani Eliza, z którą się też znam. Jest Iza. I Iza, też wiem skąd ty jesteś. Nie musisz mi pisać skąd ty jesteś. Okej, okay. Ania jest z Białegostoku. Super. Fajnie. Fajnie. Niedługo wstawię Wam od jutra. Tak jak już akurat dzisiaj chcę Wam trochę powiedzieć kilka słów o insulinie. Natomiast wstawię Wam zdjęcia trzech osób w trzech różnych kategoriach wiekowych, dlatego że one będą w różnym wieku. Jedna ma 36 lat, druga ma 40 lat, a trzecia będzie po 50 i wszystkie te osoby przyszły do mnie z cukrzycą. I żadna z nich już nie bierze leków. Wszystkie schudły po 20 kg, bo każdy ma na minusie, tam jest 20-25 kg, więc też jest to dla mnie taki symbol takiego trochę odrodzenia. I tak sobie pomyślałam, że mimo, że ten rok był taki specyficzny, to nikt nie wie, co zadzieje się za kolejne 365 dni. No bo dla osoby, która boryka się z cukrzycą i leczy cukrzycę, która słyszy, że nie wiem, że nie da się, że nie wiem, no niektórzy dostają taką informację, że cukrzycy się po prostu niektórych chorób nie da się wyleczyć, no po prostu one są innymi ludźmi. No to wyobraźcie sobie osobę po 50, gdzie część osób po 50 roku życia, już wiecie, już jest taka, że im się po prostu nie chce. Że po prostu im się w życiu już nie chce zmiany. A ja Wam pokażę Beatę, być może Beata to być, może Beata to akurat ogląda, to wie, że dla mnie ona jest po prostu mistrzem świata. O, Bielsk Podlaski. Pijesz zieloną herbatę, Jola? Super, w Bielsku Podlaskim w ogóle prawnię otworzyliśmy niedawno. Więc fajnie. No dobrze, słuchajcie, moi drodzy. Ostatni nasz live dotyczył tego, jak przejść przez święta, żeby nie uszkodzić sobie metabolizmu i mam nadzieję, że te święta były lepsze niż w poprzednim roku, natomiast też, że trochę pogrzeszyliście, bo oczywiście pogrzeszyć też trochę wypada. Czasami trzeba, wręcz to jest konieczność, żeby zachować pewną równowagę. Ja Wam powiem, że ja tak czuję, że w te święta nie dałam po bandzie i z roku na rok robię progres, natomiast wiem, ile lat zajmuje taka zmiana w człowieku, żeby można było powiedzieć, że wiecie, że kurczę, tak czuję, że tak spoko się zdrowo odżywiam. No to ja już jestem w tym roku z siebie zadowolona, w poprzednim też muszę powiedzieć, że w miarę też byłam, więc napiszcie, czy Wy jesteście z siebie zadowoleni, czy po prostu, czy trochę Wam się już zaczyna palić i szukacie informacji o detoksie, dlatego się zapisaliście na ten live. To, co chciałam Wam powiedzieć, to, że pewnie widzicie taki trend w ostatnim czasie, że sporo osób mówi o tym, że wraca do natury. Jest dużo diet, które polegają na tym albo opierają się na tym, że inspirujemy się dietą przodków. I oczywiście to ma też sens, natomiast no, jestem propagatorem akurat tych diet, które są w stanie balansować między zdrowym odżywianiem, które zapewni nam zdrowie, natomiast między takim normalnym życiem. Bo gdybym ja propagowała Wam diety, których absolutnie nie jestem przeciwnikiem, typu diety właśnie przodków, to wiem, że większość moich klientów, a być może nawet 95% moich klientów, nie byłoby w stanie tej diety po zakończeniu tego procesu utrzymać. Natomiast Wy musicie pamiętać taką rzecz, że wasze ciało to są takie dwa światy. Macie swój świat komórek,
Między innymi też to są komórki tłuszczowe, które też żyją swoim życiem i też produkują hormony, bo kiedyś było takie wyobrażenie, że komórka tłuszczowa to jest taki zlep, wiecie, taki śmietnik, co tam jest w tym organizmie, się nadprodukował, no i to tam po prostu siedzi, tak? No teraz wszystkie najnowsze badania pokazują, że ta tkanka jest tkanką aktywną hormonalnie, więc ona sama też wytwarza hormony. No i macie ten drugi świat, to są wasze jelita. I wasze jelita też żyją swoim życiem i oczywiście jaką pożywkę zapewnicie dla tego swojego życia, w waszym organizmie, dla tych wszystkich bakterii, które tam żyją, no to tak będzie się budować wasza odporność, takie będziecie mieć samopoczucie i tak dobrze będziecie redukować swoją masę ciała. Więc o te dwa światy generalnie musicie zadbać. I po prostu, jeżeli dużo słyszycie o tym, że ktoś ma, nie wiem, czy chorobę tarczycy, czy Hashimoto, czy Hashimoto, który jest stanem zapalnym tarczycy, czy cukrzycę, czy RZS-y, po prostu jest bardzo dużo chorób autoimmunologicznych. Ale leczenie tych chorób już zostawiamy lekarzom, tak? To już nie będziemy zajmować się leczeniem, więc to już trzeba wybrać się do lekarza, ale my będziemy zajmować się tym, żeby doprowadzić nasze ciało do homeostazy i cały czas, czyli do takiej równowagi. Więc wiecie, jak jest za dużo tłuszczu, to jest źle, za mało tłuszczu też jest źle. Jest za wysoki cukier, to jest źle, za niski cukier też nie jest dobrze. Więc my dbamy o to, żeby ta równowaga była i ja wielokrotnie na różnych live'ach podkreślam Wam, że moim celem pracy z klientem jest to, żeby między innymi wyregulować komórki tłuszczowe, tak żeby one były w normie, dlatego że ten organizm nigdy w życiu nie zachowa równowagi. Po prostu nie ma takiej opcji, że on będzie zrównoważony. Więc jak ze mną pracowaliście albo pracujecie, bo widzę, że są też moi byli klienci, no to też jesteście tego świadomi. Natomiast jeżeli jest jakaś choroba, czy cukrzyca, czy Hashimoto, czy niedoczynność tarczycy, no to jest konsekwencja tego, że tam równowagi w tym organizmie nie ma. Czyli ta równowaga w tym organizmie nie była zachowywana. I my będziemy pracować nad tym właśnie, żeby tak kształtować nasze żywienie, żeby tą równowagę zachować. A przez święta część z Was tą równowagę mogła zaburzyć. Więc nawet jeżeli byliście na diecie, a daliście sobie w święta no, totalnie wpalnik i w ogóle przebiliście po bandzie, no to na pewno ta równowaga została bardzo mocno naciągnięta i teraz ważne jest, żeby wrócić na dobre tory, żeby znowu tą dietę zacząć od początku. No jeżeli są osoby, które borykają się z chorobami tarczycy bądź insulinoopornością, to szczególnie muszą zwrócić na to uwagę, dlatego że u nich takie dbanie o to, żeby ta równowaga była codziennie, zresztą ja bardzo dużo materiałów nagrywam o insulinooporności, bo ja się borykam z insulinoopornością, więc stąd to jest mój akurat taki być może temat konik, natomiast tak jak wiecie, są osoby, które Hashimoto mają i się zajmują mocno Hashimoto. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że masę ludzi ma teraz insulinooporność i dużo osób o tym nie wie, z tego względu, że najczęściej badają glukozę, a glukoza i insulina to nie jest to samo, bo ja wiem, że czasami się wydaje niektórym, że to jest to samo. A u nas w Białymstoku lekarze potrafią powiedzieć, że oczywiście rzadko to się zdarza, no bo wiecie, że lekarze są różni, oczywiście są lepsi, no po prostu różni są specjaliści. Ale potrafię powiedzieć naszemu klientowi, że nie istnieje insulinooporność i w ogóle to jest wymysł bab w XXI wieku, a do nas przychodzą osoby 11-letnie, które są w stanie przedcukrzycowym, po prostu są przed rozwojem cukrzycy i to będzie tragedia dla tego nowego pokolenia, jeżeli my wszyscy nie zadbamy o to, żeby faktycznie tą równowagę złapać. No i teraz, jeżeli przychodzi Wam do głowy jakiś post, to co Wam najczęściej przychodzi do głowy? Nie wiem, czy znacie jakieś, czy nie wiem, czy znacie jakieś takie posty, które są popularne. Ja z takich najbardziej popularnych, które ja ogólnie powiem Wam, że ja do tej pory nie przychodziłam postów i pierwszy raz w życiu w tym roku przeszłam post Dąbrowskiej. Natomiast moja klientka, która no mega zdrowo się odżywia, jest takim, naprawdę jest bardzo poukładana w kwestiach diety. Więc czasami ja nawet się zastanawiam, czemu niektórzy do mnie przychodzą, ale widać, że to są osoby po prostu, które cały czas szukają tej wiedzy. Zainspirowała mnie do tego, żeby raz w tygodniu prowadzić post Dąbrowskiej i faktycznie wziąłem sobie to do serca i teraz też tak robię. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o posty, to zwróćcie uwagę, że one w kulturze ludzkiej istnieją od lat. Nie wiem, czy praktykujecie jeszcze takie posty, jak u nas się praktykuje w chrześcijaństwie, że na przykład nie je się w Wigilię albo nie je się w piątki mięsa. Ogólnie te posty kiedyś w naszej kulturze były bardziej ścisłe, tak? Bo niektórzy albo nic nie jedli w piątki,
albo praktykowali taką dietę o chlebie i wodzie. Tak czasami jest w niektórych zakonach. Nie tylko tak jest, że to jest w chrześcijaństwie, dlatego że też w innych kulturach tak jest. Ramadan też to jest forma postu. W kulturze żydowskiej są formy postu. Zwierzęta, nie wiem czy kiedyś zwróciliście uwagę, ale jeżeli zwierzęta na przykład są przejedzone albo są chore, no to one poszczą. Poszczą, żeby móc zregenerować swoje ciało. I tak samo, jeżeli są diety typu na przykład post Dąbrowskiej, do której ja mam ogromny szacunek i ja po prostu bardzo lubię słuchać doktor Dąbrowskiej i nie mogę znieść, jak czytam na tych różnych forach dla dietetyków, jak po prostu o niej bardzo dużo osób negatywnie się na jej temat wypowiada, a ja Wam mogę powiedzieć, że przez 10 lat pracy, mimo że ja nie polecam tej diety, ale nie polecam dlatego, że ja nie uważam, że uważam, że ona jest zła, tylko po prostu uważam, że w wielu przypadkach ona nie może być zastosowana. Między innymi dlatego, że jej konsekwencją po prostu może być uszkodzenie tarczycy, z czym moja grupa klientów ma bardzo duży problem, dlatego że u nas praktycznie każdy pacjent ma chorą tarczycę. Mogę Wam powiedzieć, że teraz już mogę Wam powiedzieć, że rzadko nam zdarza się pacjent ze zdrową tarczycą. To jest rzadkość. Natomiast i tak będzie to się rozwijało coraz bardziej ze względu na stres, na środowisko i na jedzenie i na chemię, która jest wszechobecna w żywności, w kosmetykach i po prostu i w powietrzu i wszędzie. Więc jeżeli nie zadbacie o swoje zdrowie, no to będzie po prostu kiepsko. Natomiast i wracając do naszych postów, jeżeli chcielibyście oczyścić się trochę po świętach, tak, post typu IF, to też o tym powiem, super Roxana. Nie wiem, czy stosowałaś, weź daj znać, czy stosowałaś akurat tą formę postu. Natomiast najczęstsze takie posty, z którymi ja się spotykam, to są posty owocowe, czyli soki owocowe. Mój mąż akurat w tamtym roku zaczął praktykować takie posty, że przez jedną dobę nic nie je. I też uważam, że to jest dobra forma postu, żeby oczyścić organizm z tego, co się spożywa i dać przestrzeń na to, żeby on mógł się po prostu, żeby zrobić mu tą przestrzeń na to oczyszczenie. Spotykam się z takimi postami jak post owocowo-warzywne i spotykam się z takimi postami, właśnie niektórzy je stosują te posty, czyli taka dieta, gdzie się je w określonym obrębie czasu. I jak najbardziej ja jestem za tym, żebyście taki post przeprowadzili, ale maksymalnie od 1 dnia do 7 dni. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, jeżeli zaczniecie prowadzić sobie posty owocowo-warzywne i one są źle prowadzone i te diety mogą być dietami niedoborowymi, jeżeli będzie za niska podaż białek, tłuszczu bądź za niska kaloryczność tej diety, to wtedy faktycznie może dojść do uszkodzenia tarczycy. Poza tym pamiętajcie, że potrzebne jest białko w diecie do tego, żeby budowały się hormony, potrzebne są tłuszcze w diecie do tego, żeby pracowała kora mózgowa, oczywiście też do wielu innych funkcji, których już nie będę teraz wszystkich wymieniać. Ale faktycznie tutaj, tak jak napisała Roxana o tym poście IF, czyli skróceniu czasu jedzenia, też uważam, że to jest dobry pomysł, bo w momencie, kiedy wy przejdziecie na dietę, gdzie zrobicie czas i przestrzeń na to, żeby to ciało mogło się oczyszczać, albo przejdziecie na taki post, nie wiem, jednodniowy głodówkowy, to macie wtedy szansę na to, żeby zwiększyć produkcję hormonu IGF-1, który jest powiązany z hormonem wzrostu. Któreż to hormony odpowiadają za to, że przebudowują się komórki w organizmie, że uwalniany jest prawidłowo tłuszcz. Mogę Wam powiedzieć, że hormon wzrostu jest bardzo kluczowy przy redukcji komórek tłuszczowych, natomiast jest w coraz mniejszym stopniu produkowany po 30 roku życia. I teraz największym problemem chyba XXI wieku jest to, że ludzie mają problem z zaburzoną insuliną. I te wszystkie dzieci, które są karmione płatkami śniadaniowymi, które dostają te bułeczki, racuszki, naleśniczki, które sobie robią, robią sobie te hałeczki, będą miały ogromne problemy. Jeżeli są jeszcze osoby, które w wieku dojrzewania zaczęły wcześniej pić stosunkowo alkohol, albo tego alkoholu piją sporo i lubiły sobie dużo imprezować, albo mają prace, które są pracami też zmianowymi, bardzo mocno to będzie wpływać na to, że ta insulina będzie rozregulowana, a wiecie, że insulina jest hormonem tycia. Te komórki tłuszczowe, wszystkie to, jak to się mówi, oponki na brzuchu, te brzuchy, tak, to są komórki tłuszczowe po wyrzutach insuliny. I po prostu tutaj w momencie, kiedy jest IGF-1 i hormon wzrostu są prawidłowo produkowane, to rzeczywiście dochodzi do obniżenia tej insuliny,
przez co możemy dać szansę temu organizmowi, żeby zaczął się prawidłowo oczyszczać i żeby też te komórki tłuszczowe po prostu trochę szybciej nam się usuwały. Oczywiście, jeżeli myślicie poważnie o tym, żeby redukować tkankę tłuszczową i chcecie schudnąć, no to taki post Wam tego nie zapewni, bo ludzie przechodzą na najróżniejsze diety i poszczą i robią najróżniejsze oczyszczania, z najróżniejszymi rzeczami się spotkałam w życiu, i dietach wodnych, dietach na jabłkach, czy diety w ogóle na samej wodzie, że w ogóle ktoś pije tylko i wyłącznie wodę przez 40 dni. Tylko oczywiście bardzo kluczowe będzie to, co się zadzieje po takiej diecie. Bo jeżeli byliście moimi klientami, to jest sporo moich klientów, bo widzę już Was, bo część Was oczywiście znam, no to wiecie, że ja najczęściej mówię, szczególnie na kursach odchudzania, ja je rozbijam na 3 miesiące, z tego względu, żeby człowiek miał przestrzeń na to, żeby te 3 miesiące naprawdę poświęcić na pracę taką, żeby ten organizm i się oczyścił, i żeby ta gospodarka hormonalna się wyregulowała. Natomiast jeżeli Wy macie takie epizody, wiecie, że skaczecie, że nagle robicie post, bo Wam się trochę zapaliło pod w gaciach, bo wiecie, że stanęliście na wagę i patrzycie, o kurde, ale tego, ale przytyłam po świętach, tak, masakra. To jest jakaś tragedia i już rzucacie się na jakąś dietę oczyszczającą. No prawdopodobnie, jeżeli i tak wrócicie do starej diety i włączycie te same pokarmy, które i tak wyrzucają Wam insulinę, i tak jesteś dalej, te komórki tłuszczowe w Waszym organizmie są i one nie zostały usunięte, to i tak te procesy wszystkie i tak będą zaburzone, bo ta równowaga i tak po prostu nie nastąpi, więc być może część z Was przepracowała tą pracę, bo wiem, że część z Was utrzymuje swoje efekty, bo też widzę, bo się spotykamy już po odchudzaniu co jakiś czas. Natomiast być może w niektórych z Was też obudzi się coś takiego, że będziecie chcieli zmienić tą dietę i być może za 365 dni w kolejnym roku będziecie chcieli być fajnymi, zdrowymi, szczupłymi osobami. Mi dzisiaj taka sentencja myślowa przyszła, że z dietą jest trochę tak jak z psychoterapią. Wiecie, ludzie też mają takie epizody, że oni wchodzą w psychoterapię. Nie jest tak, że człowiek jest albo cały czas taki zdołowany, albo cały czas ma problemy partnerskie, albo cały czas coś mu pod górkę idzie. Po prostu ma różne etapy w życiu. Nie jest tak, że ludzie coś tam zatrybią, coś im się poprawi, gdzieś tam poczują się lepiej i rzucają wszystko w pizdu, bo oni nie chcą dalej, nie wiem, no po prostu, bo rzucają. I u nas klienci też tak czasami robią, tak schudną trochę. Ja widzę to, że no po prostu widzę po kliencie, że on nie utrzyma tych efektów. No po prostu czasami widać, że szkoda mi też często, wiecie, że mówię klientom, że po prostu nie będę im ani udostępniać suplementacji, ani już po prostu musimy kończyć pracę, bo mi szkoda jego pieniędzy i tak wiem, że ja będę miała innego klienta na jego miejsce, który być może przejdzie, ten będzie miał dużo większą szansę na przejście tego procesu. Bo czasami po prostu czasami trzeba sobie w głowie wpierw poprzepracowywać niektóre obszary. I się tak jak sobie plotkujemy, to mogę Wam powiedzieć, że widziałam akurat, sobie jechałam samochodem, widziałam mojego starego klienta, który jest taki cały w tatuażach, cały jest w kolczykach i wiem, że chciał tutaj nie, akurat nie Monia, tak, napisała, że czytałam bardzo złą opinię o diecie Dąbrowskiej i dużo osób odradza tą dietę. Wiesz co, generalnie świat opinii jest bardzo duży i mogę Ci powiedzieć, że jeżeli wchodzisz w ogóle na fora dietetyczne, to na które ja nie wchodzę i które omijam, dlatego że tam ludzie siedzą całymi dniami, podcinają sobie żyły i piszą o tym, co działa, co nie działa, na co są badania naukowe, na co nie ma badań naukowych i oczywiście zawsze łatwiej jest, ja do tej pory słyszę i widzę to po prostu, jak u nas jest endokrynologia, pracuje w Białymstoku. Ja Wam zresztą zaprosiłam ostatnio do wywiadu, zresztą macie w zapisanych filmach ten wywiad z endokrynolog, która ma ogromną uważną wiedzę, dlatego że ona po prostu się szkoli na bieżąco i wiem, że ma wykupiony dostęp do wszystkich zagranicznych prac naukowych na temat między innymi też i dietetyki, i suplementacji w chorobach tarczycy i w insulinooporności. A my codziennie obsługujemy klientów, którzy mówią, że endokrynolog powiedział, że w ogóle, że to jest bzdura, jeżeli chodzi o dietę tarczycy, insulinooporność nie istnieje i nie ma żadnych badań naukowych. No te badania, no sorry, to już są po prostu latami te badania są robione. To już tołkowanie ludziom przez 10 lat. Łatwo jest powiedzieć komuś, że słuchaj, się nie da, nie ma badań naukowych. Oczywiście, jeśli ktoś, a dobra, nie ma, dobra, to pieprze, nic nie robię, tak, nie ma badań naukowych i siedzę z cukrzycą. Tak, pewnie, że to jest dużo łatwiejsze i dla osoby, która prowadzi pacjenta jest to łatwiejsze i dla pacjenta jest to łatwiejsze, no bo to jest łatwa do przyjęcia informacja, takim Boże mnie, nie wiem, tak się Boże działo i takim mnie, Panie Boże, masz, tak, nie muszę wkładać pracy, nie muszę inwestować ani czasu, ani zaangażowania też w swój rozwój.
Natomiast, a po to ja wstawiam Wam zdjęcia klientów regularnie, żeby pokazać Wam, że jeżeli te osoby naprawdę wejdą w tą pracę, te osoby, które Wam pokażę, to są osoby, które naprawdę weszły i one zaczęły pracować. Ja z nimi nie miałam nigdy żadnych po prostu dyskusji na temat diety, na temat droczenia się z suplementacją diety, na temat, no nie wiem, no po prostu na temat aktywności fizycznej, na temat czasu. Tak, po prostu to są osoby, które weszły i one zaczęły pracować. I te osoby osiągnęły efekty. Więc czasami po prostu trzeba tak zrobić. Natomiast uważam, że każdy jakąś ścieżkę musi przejść, bo zanim się dojdzie do tego etapu, to ja mam na przykład klientów, którzy wracają do mnie po kilku latach. I oni na przykład w ogóle wracają z innym nastawieniem. Oni w ogóle mają inne podejście do zmiany diety, niż jak byli u mnie kilka lat temu. Więc tak to mogę podsumować. Więc jeżeli się czytacie jakieś opinie, ja Wam polecam też zasugerowanie się. Czasami jest dużo takich profili, które ja lubię z kolei oglądać, osób, które osiągnęły różne efekty, na przykład, które nie są ani lekarzami, ani dietetykami, są to po prostu osoby, które miały różne jednostki chorobowe spowodowane m.in. otyłością, albo to są to osoby po ciężkich chorobach nowotworowych, albo są to osoby na przykład po cukrzycach bądź po innych chorobach. I one mówią, prowadzą live'y o tym, jakie one diety stosowały, i często są to diety, na których. Powiem Wam coś takiego. W dzisiejszych czasach, w takich dolegliwościach tarczycy, z takimi dolegliwościami, jakimi my się spotykamy, ta dietetyka, która jest dietetyką standardową i konwencjonalną, która jest uczona na studiach, niestety w wielu przypadkach, a nawet jestem skłonna powiedzieć, że w większości przypadków nie zda egzaminu, bo to nie są po prostu te czasy. I te diety, dlatego jak do mnie przychodzą klienci, to mówią, że słuchaj, ja byłam już, nie wiem, chyba, nie wiem, 10 dietetyków przed Tobą. I ja po prostu nie mam efektów. Ja wchodzę na diety, ja na tych dietach po prostu u nich nie, po prostu ja na tej diecie nie chudnę. Więc możecie sobie poglądać, szukajcie wiedzy tam, gdzie są efekty. Ja ogólnie, jeżeli szukam jakiejś informacji, to sprawdzam, czy te osoby mają efekty. Jakiś czas temu kończyłam podyplomowe studia, to no na jednej z akademii medycznych i miało być takie, wiecie, mega prestiżowe w ogóle i tam fajne papiery mam po tym. Ale mogę Wam powiedzieć, że ta wiedza jest prehistoryczna. Tam byli wykładowcy, którzy mieli po 70 lat, którzy są teoretykami, którzy nigdy nie pracowali z pacjentem i po prostu. No nie. To się, gdybyśmy to stosowali, to niestety to by się nam to nie sprawdziło. Więc jest tak. Inna będzie dieta dla kobiety, która tyje w pupie, inna będzie dieta dla kobiety, która tyje w brzuchu, więc inne grupy hormonów się wtedy produkują, więc nie ma czegoś takiego, że jeżeli dieta u sąsiada się sprawdziła, który ma 25 lat, albo u sąsiadki, która ma, nie wiem, 23 lata i regularnie ćwiczy na siłowni, to się sprawdzi u kobiety, która ma 35 lat. I ma w ogóle jest w innym stanie. Czy w Wielkopolsce są szanse na nasze usługi? No my prowadzimy teraz online klienta w całej Polsce. Zresztą kursy odchudzania, które ostatnio cały czas prowadzimy online i na pewno przy tej formie zostaniemy. Zresztą już na styczeń nie ma miejsc, więc jeżeli chcecie się na kurs zapisać na luty, to już są zapisy na naszej stronie internetowej i ta lista też już się powoli nam zapełnia. Więc ja jak najbardziej zapraszam, bo to jest nasz największy konik po prostu, jeżeli chodzi o usługi. A mogę Wam powiedzieć, że jutro ogłoszę taką promocję, że jeżeli ktoś jeszcze się zapisuje w tym roku, to będzie miał ten kurs w starej tej cenie 690 zł za 3 miesiące, bo od stycznia już podnieśliśmy cenę projektów. Jaką dietę stosuje się, gdy się tyje w brzuchu? Więc to nie mogę Ci nazwać tej diety, no bo ta dieta nie ma nazwy, nie ma czegoś takiego, że jest jakaś dieta, która jest ogólna i ją się stosuje. To jest dieta, która, no, trzeba zobaczyć, dlaczego ta otyłość brzuszna jest. Prawdopodobnie na 100% są to wyrzuty insuliny. Jeżeli masz takie objawy, że nie wiem, że zamula Ci po jedzeniu, na przykład zjesz obiad i Cię albo muli, albo potrzebujesz drzemki, albo masz takie parcie na słodycze, albo masz mega wielkie parcie na węglowodany i chce ci się ciągle tych węglowodanów, tak? No to najprawdopodobniej jednym z hormonów, które są zaburzone, to jest insulina. I tutaj są różne szkoły i nie zawsze ta dieta 5 posiłków, chociaż ja często taką pracuję. Natomiast muszą być bardzo dobrze dobrane składniki i musi być bardzo trafnie dobrana suplementacja. Żeby tak jakby te hormony tutaj bez, jeżeli chcesz, no nie można prawnie powiedzieć, bo to nie, wiecie, że to nie jest zgodne z polskim prawem, żeby powiedzieć, że dieta i suplementacja może pomóc w jakichś jednostkach chorobowych, więc muszę to powiedzieć, że jeżeli chcesz, żeby jakieś cuda się zadziały w Twoim życiu i to ciało się wyregulowało, to po prostu musi być to wszystko też dobrane i do Ciebie i dopasowane.
I uważam, że diety naprawdę trzeba podpasować sobie tak, żeby je stosować w przyszłości. Wiecie, moi klienci wiedzą to doskonale, że mają bardzo szerokie spektrum produktów. Natomiast to nie jest tak, że ktoś przychodzi, bo też mi takie pytania zadajecie, jak do mnie piszecie, to ja dostaję takie pytania, że dzień dobry, proszę Pani, ja przyjdę z listą produktów, co ja lubię jeść i pani mi rozpisze dietę. Oczywiście rozumiem zamysł, że chcecie jeść, ja rozumiem, że chcecie jeść to, co lubicie, natomiast niestety z niektórymi rzeczy trzeba się polubić też z niektórymi rzeczami, no po prostu niektóre rzeczy trzeba czasami zrezygnować. Jola, wiesz co, ja ogólnie, jeżeli ktoś mi pisze, że on ma tarczycę, okej, insulinę, okej, to ja tego nawet nie chcę słuchać, bo u nas mało kto potrafi przeczytać w ogóle dobrze hormony tarczycy, już nie mówiąc o badaniach insuliny, więc ja po prostu już ja wam wstawię zdjęcie u mnie mojej klientki, która ma 14 lat, która ma totalnie rozjechane parametry, a endokrynolog ją wyśmiał, po prostu powiedział, w ogóle ja wysłałam do innego lekarza i lekarka od razu powiedziała, że to jest w ogóle Hashimoto z zaawansowaną insulinoopornością, dostała leki takie, które się stosuje przy cukrzycy, a poprzedni endokrynolodzy w ogóle z tej mamy zrobili wariatkę, powiedzieli, że ona jest w ogóle jakaś stuknięta, wymyśla jakieś choroby i parametry są dobre i tak dalej, więc czasami ja ręce czasami załamuję, więc nie dziwię się, że ludzie z goglem się czasami chcą leczyć. Dobra, i teraz tak, wracamy do tematu. Dobra, Elwira, dobrze, że nas trzymasz. Wracamy do tematu oczyszczania, więc ja polecam Wam przejście na dietę od 1 do 7 dni, która ma obniżoną kaloryczność, nie dłużej i nie stosujcie więcej i dłużej diet, które mają około 1000-1200 kalorii i zdecydowanie Wam tego nie polecam. Najbardziej Wam polecam diety, które są oparte nie na sokach. Ja soków w diecie też z tego, co już jeżeli oglądacie regularnie live'y, to wiecie, że też Wam nie polecam diet sokowych. A kto wie dlaczego? Napiszcie w komentarzu, jeżeli ktoś pamięta dlaczego. Zdecydowanie bardziej Wam polecam smoothie, żeby była to dobra pożywka dla bakterii. I bardzo Wam polecam produkty, które mocno odżywiają jelita, czyli wszystkie koktajle na bazie selera naciowego, rukoli i jarmużu. Oczywiście dodać możecie sobie owoce, żeby sobie zmienić ten smak. Ja akurat dodaję takie, które też są wysokobłonnikowe, czyli albo jabłka, ananasy. Głównie tymi produktami zmieniam smak i do tego zawsze dodaję cytrynę. Dokładnie, bardzo dobrze, Małgosia, dlatego że jest oddzielony błonnik i jest po prostu praktycznie to samo podaż cukru. Także soki praktycznie dostarczają nam tylko cukier, więc dlatego ja Wam tej diety nie polecę. I teraz, jeżeli chcielibyście faktycznie sobie trochę wyregulować, bardzo dobrze, Pani Małgosiu, jest usuwany błonnik. Dokładnie, bardzo uważnie Pani słucha. I teraz tak, i proponuję Wam trochę obniżyć tą porę kolacji i tutaj ta dieta, która się kończy o godzinie 18, jak najbardziej się sprawdza. I zróbcie sobie taki tydzień, że chodzicie spać maksymalnie 22. Ja już też wielokrotnie nagrywam, dlaczego to jest tak istotne. Naprawdę nie są to jakieś. Ja wiem, że niektórzy się śmieją, że Boże, przecież ja nie wiem, ja tu nie chodzę o tych godzinach spać. Ja też się musiałam przestawić. I w tym roku, mój ten rok 2020 był poświęcony m.in. na to, żebym nauczyła się chodzić spać o 22. W większości przypadków mi to wychodziło. Dlatego też Was do tego zachęcam. I teraz godzinę przed snem nie włączajcie światła niebieskiego, czyli na przykład telefonów komórkowych. Włączcie przynajmniej te 2 litry wody. I chciałam Wam powiedzieć jeszcze o japońskiej diecie wodnej. I u nas ją praktykuje Asia. Nie wiem, czy oglądacie jej profil na Facebooku, Asi, która prowadzi taki profil Profilaktyka. Ona bardzo dużo nagrywa o tej diecie wodnej i ja ją zaprosiłam na nasz live, który odbędzie się albo w styczniu, albo w lutym, to jeszcze dam Wam informację. Napiszcie mi w komentarzu, czy ktoś z Was stosował kiedyś japońską dietę wodną, bo moi klienci akurat powiem Wam, że stosują ją i nawet wczoraj miałam 2 konsultacje i akurat dwie panie, które były u mnie na konsultacji, okazało się, że stosują też ten model diety i ja od jakiegoś czasu też go stosuję. On polega na tym, że naprzód wypijamy około 600 ml ciepłej wody. Nie może być to woda zimna. Jemy po 45 minutach dopiero pierwszy posiłek. I jeżeli zjecie posiłek, to dopiero pijecie po około 2 godzinach.
I dopiero wtedy możecie zacząć pić wodę, żeby ten układ trawienny prawidłowo pracował. A wszystkie osoby, które są z Hashimoto, niedoczynnością tarczycy, cukrzycą, to pamiętają, jak nagrywałam jakiś czas temu materiał o tym, dlaczego układ trawienny jest tak ważny i co się zmienia w tym układzie trawiennym u osób, które mają Hashimoto i dlaczego po prostu później, jak nawet sobie wiadrami zaczniecie kupować suplementy diety, to i tak wam się nie przyswoją. Więc to są moje takie zalecenia dla Was na dietę oczyszczającą na 7 dni. Ogólnych zaleceń do stosowania jakiejkolwiek diety nie mam, bo uważam, że takowe nie istnieją, więc nie ma czegoś takiego jak ogólna dieta dla wszystkich, typu mniej jeść, nie, to się nie sprawdza i się naprawdę nie irytujcie na ludzi, jak Wam doradzają, że mniej jedz i schudni po prostu nie mają tej świadomości jeszcze, więc jeżeli ktoś z Was, tak jak ja też z insuliną przejdzie tą drogę i wiecie, ile to kosztuje, żeby schudnąć ten kilogram, i jak trzeba się w to zaangażować, to dopiero docenicie tą pracę i dzięki Bogu, bo naprawdę jesteście wtedy o ileś leveli wyżej do tego, żeby zdrowo się odżywiać i chronić tą odporność, a osoby szczupłe tak samo będą chorować na nowotwory i cukrzycę jak osoby otyłe. Więc nie robi to różnicy. Dieta wodna jest super, Beata poleca, a Beata to jest w ogóle mistrz, to jest mistrz naszego kursu. Mogę Wam polecić, powiedzieć, że też z Beatą pracujemy na kursie online i Beata wymiata cały wszystkich tam rozwałam, po prostu jest mistrzem. I też ma insulinooporność, więc może Beata się zgodzisz kiedyś zdjęcia, żebym Twoje pokazała na Facebooku, to też Ciebie pokażę. Dzięki za spotkanie. Już kończy się nasz czas, więc zapraszam na kolejny live i do zobaczenia w nowym roku, który w ogóle uwielbiam ten czas, bo będę robić niedługo sobie postanowienia noworoczne. A ja robię, bo lubię. Okej, wszystkiego dobrego.